Film Bohemian Rhapsody okazał się wielkim sukcesem i pobił wiele rekordów oglądalności. Dlatego postanowiliśmy stworzyć listę filmów biograficznych wydanych po 2000 roku, które również mają wielu fanów i wywołują tyle emocji, co wspomniany wyżej film. Pewnie niektóre z tych filmów doskonale znacie, a inne może oglądaliście, nie wiedząc nawet, że są oparte na prawdziwym życiu. Zostańcie z nami do końca i sprawdźcie, o jakich tytułach mówimy. Ale wcześniej nie zapomnij daj lajka i suba. Erin Brockovich, rok 2000. Julia Roberts prawie zmieniła się w Erin, dzięki czemu wierzymy, że wszystko było pokazane bardzo na serio. Film jest niewiarygodnie bliski prawdziwej historii, przez co po sukcesie produkcji autentyczna Erin Brockovich stała się osobowością telewizyjną i doczekała się własnej serii, jak Final Justice z Erin Brockovich. Ukryte działania, rok 2016. Ten całkiem nowy film ma nie tylko niesamowitą obsadę, ale opowiada także ekscytującą historię o wyzwaniach, jakie napotkały czarnoskóre kobiety w latach 60., które pomogły opracować program kosmiczny NASA oraz jak tego dokonano, używając jedynie papieru i pióra, zanim jeszcze powstały komputery. Film był hitem i stał się inspiracją do stworzenia Barbie Inspired Woman Series Katherine Johnson Doll. Jeśli jeszcze nie widzieliście filmu, polecamy! Piękny umysł 2001. Film powstał na podstawie książki o życiu Johna Nasha, matematyku, który otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Naukowiec rozwiązuje problem związany z teorią gier i zostaje wezwany do pracy nad projektem kryptograficznym dla rządu Stanów Zjednoczonych, ale wkrótce potem zostaje u niego zdiagnozowana schizofrenia. Sposób, w jaki film pokazuje walkę mężczyzny, który musi nauczyć się odróżnić rzeczywistość od wyobraźni i prowadzić normalne życie, zdobył wiele nagród, takich jak Oscar, Złoty Glob i BAFTA. Gra tajemnic 2014. Benedict Cumberbatch gra tu Alana Turinga, odpowiedzialnego za rozwój maszyny Turinga, dekodera zaszyfrowanych wiadomości wysyłanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Szacuje się, że wynalazek ten skrócił czas trwania wojny o 2 lata i uratował miliony istnień ludzkich, dostarczając informacje, jaki będzie następny ruch strony niemieckiej. Ray 2004. Film opowiada o 30 latach życia słynnego wokalisty Raya Charlesa, autorka piosenki Hit the Road Jack, którego Jamie Foxx interpretuje tak, jakby sam był tym artystą. Za swoją kreację aktor otrzymał kilka nagród, w tym Oscara. Jamie Foxx tak bardzo zaangażował się w rolę, że nauczył się czytać alfabet Braille'a i grać na fortepianie, aby jak najprawdziwiej ukazać postać. Social Network 2010. Film o życiu Marka Zuckerberga i powstaniu Facebooka wzbudził wiele kontrowersji, ponieważ ukazuje arogancką i pozbawioną skrupułów stronę Zuckerberga. Po dłuższym czasie sam Zuckerberg przyznał, że film był interesujący i powiedział, że to dobrze, iż reżyserzy przesadzili w scenariuszu, w przeciwnym razie byłby to trwający 2 godziny film pokazujący faceta piszącego na komputerze. Frida 2002. Salma Hayek bardzo wiernie przedstawiła historię malarki, pokazując intensywne i bolesne życie artystki Fridy Kahlo oraz jak wyrażała siebie poprzez sztukę, która z biegiem czasu stawała się coraz bardziej inspirowana jej własnym życiem i konfliktami. Jedna z siostrzenic Fridy Kahlo była pod takim wrażeniem kreacji Salmy, że podarowała aktorce oryginalny naszyjnik Fridy. Julie i Julia 2009. W czasach, kiedy nie wszyscy wiedzieli, co zrobić w internecie, Julie Powell, grana przez Amy Adams, zainspirowana kuchnią słynnej Julie Child, kucharki i osobowości telewizyjnej granej przez Meryl Streep, postanowiła przez rok gotować według przepisów Amerykanki i opisywać to na swoim blogu. Wyzwanie odnosi sukces, inspirując miliony ludzi na całym świecie. Zanim przejdziemy do kolejnego filmu, powinniśmy chwalić rolę Meryl Streep, która po raz kolejny przestała być sobą, by zagrać filmową postać. Zobaczcie sami. Ja, Tonia, 2017. Film oparty był na niesamowitej historii życia Toni, zawodowej łyżwiarki figurowej, która oprócz talentu była znana z wybuchowej osobowości. Margot Robbie dokonała jednego z jej najlepszych występów w karierze, nie zapominając o Allison Janney, która gra matkę Toni i zdobyła za kreację Oscara. Margot Robbie wyznała w jednym z wywiadów, że była zbyt zaangażowana w emocje bohaterki, przez co uderzyła swojego współpracownika. To jeden z tych filmów, które pozostawiają widza w osłupieniu. Wilk z Wall Street 2013. To jeszcze nie koniec z Margot Robbie, bo aktorka zagrała u boku Leonardo DiCaprio, który portretował postać Jordana Belforta. To jeden z ostatnich hitów Martina Scorsese, który w swoim filmie pokazuje karierę Jordana na giełdzie i jak mężczyzna staje się oszustem, nigdy nie tracąc swojej zuchwałości. Który z tych filmów widzieliście i których z nich chcecie obejrzeć? Dajcie znać w komentarzach i obejrzyjcie inne nasze filmy, jak aktorzy, którzy wyglądają tak samo jak postaci, które grali. Prosimy o łapkę w górę i suba. Hej!